Dzień dobry. Jeśli chodzi o dzisiejszy sparring, na pewno przydatny dla obydwu zespołów. Oczywiście i dla mnie, i dla trenera Chrobaka dużo materiału. Jeśli chodzi tutaj o podejście zawodników, na pewno bardzo na dobrym poziomie. Dwa zespoły chciały wygrać, stworzyły sobie po dwie, trzy sytuacje. Natomiast też oczywiście nikt nie chciał przegrać. My się oczywiście zbliżamy szybciej do ligi. Mam nadzieję, że oczywiście zaczniemy tą ligę według planu. Natomiast mówię, mamy jeszcze dwa tygodnie. Ten etap taki był, wiemy, dosyć ciężki przygotowań. Teraz troszeczkę zeszliśmy z tych obciążeń już czym bliżej ligi. Dlatego widzę, że już zespół coraz lepiej wygląda. Natomiast oczywiście chcieliśmy dzisiaj to spotkanie wygrać. Nie zagraliśmy tak skutecznie, jak sobie gdzieś zakładaliśmy przed meczem. Ale wierzę w to, że w lidze będzie na pewno zdecydowanie lepiej. Chciałbym już oczywiście wszystkich pozdrowić, kibiców Polonii. Dziękuję. Zakończyła się gra kontrolna z Bełchatowem. Wynik bezbramkowy. Aczkolwiek jestem zadowolony z tego meczu. Szczególnie pierwsze 65 minut wyglądało bardzo korzystnie. Zespół był dobrze zorganizowany. Przeprowadziliśmy sporo akcji ofensywnych i takich, gdzie były sytuacje bramkowe, co bardzo cieszy, aczkolwiek niestety niewykorzystane. Natomiast jeżeli chodzi o organizację gry, zaangażowanie i kreowanie sytuacji, biorąc pod uwagę, że przeciwnik to jest drużyna drugoligowa, niewątpliwie pozytywnie nastraja i ten mecz trzeba zaliczyć jako jeden z bardziej udanych sparingów w tym okresie przygotowawczym.